Gromda 7 za nami i tak króciutko. Gromda w minutę, więc myślę, że tak. Fantastyczna atmosfera, bo dzisiaj byli kibice i ta sala rzeczywiście w Mieście Grzechu żyła. Wydaje mi się, że jest pewnie niedosyt związany z poziomem walk turniejowych, bo chcemy dawać szansę nowym twarzom. Troszeczkę tutaj ulegliśmy tym prośbom, że niektórzy wysyłali po kilkadziesiąt razy zgłoszenie, gwarantując nam określony poziom. Troszeczkę tego poziomu niektórym zawodnikom brakowało. Także na pewno poczucie niedosytu i taka świadomość, że bywały już lepsze absolutnie turnieje pod względem sportowym na Gromdzie. No ja powiem szczerze, że wsparcie Hunter miał naprawdę duże i był dużym faworytem tego turnieju. Wiadomo, też nie ukrywajmy, że ten turniej i ci zawodnicy w tym turnieju nie byli w jakiś tam sposób na takim wysokim poziomie, czy nawet średnim poziomie, jak to bywało we wcześniejszych turniejach. I tutaj troszkę jestem taki zawiedziony tym wszystkim, no ale mówię, no tutaj Bzik musieliśmy go tak naprawdę wziąć, bo on się zgłaszał tyloma zgłoszeniami, że po prostu już dla zasady go wzięliśmy, a wzięliśmy go też dlatego, że wypadł mechanik, który miał, wyszło mu MRI w głowie, jakiś tętniak bodajże, nie wiem, ja się nie znam na medycynie, lekarz go nie dopuścił. Myślę, że bardzo dobrze, bo wiadomo, że te badania na Gromdzie też są bardzo ważne i tutaj nie ma co ryzykować, bo wiemy, jak to się kończy w innych przypadkach, dlatego było jak było, odbył się turniej, Hunter był faworytem, wiadomo, że... Balboa, czyli... Domalik, Bartek. Bartek Domalik, Bartłomiej Domalik. Bartłomiej, tak. Ale też Bartłomiej. Tak. Zwycięża, no i co? Dawid Żółtaszek, potężny chłop, a jednak, kurczę, tutaj szybkość przeważyła, co? Wiesz co, nie użyłbym chyba sformułowania, że to jest jakaś duża sensacja. To był nadal bardzo wyrównany pojedynek i ciężko było wskazać faworyta, więc po prostu ktoś musiał wygrać. I tak jak powiedziałeś, faktycznie walka na gołej pięści, ja też to bardzo często powtarzam, że tutaj niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie ta masa, siła, tylko przede wszystkim szybkość. Goła dłoń, tak naprawdę no, każdy facet ważący powyżej 90 kg, który potrafi wykorzystać swoją masę ciała, dobrze się skręcić, puścić, potrafi zrobić krzywdę drugiemu i tutaj w połączeniu z szybkością, no co Bartek dorał pewnie razem z Łukaszem Jaroszem, dobrą taktykę, wbijali się w tempo, zmieniali strefy, bili góra-dół, zajebista walka w ogóle. Młody, dobry, zawsze będzie miał większe szanse wyprzeć starego, dobrego, no i tak się stało faktycznie, wiedzieliśmy, że jest szybki. Jest kurwa bardzo silny, te ciosy naprawdę kurwa robiły na mnie wrażenie. Tak, jak z reguły ja potrafię przyjąć, to mi kurwa nogi poszły gdzieś pod tym jednym ciosie kurwa, i tam wiesz, w tym narożniku czułem, że są zwaty. Wróciłem, ale tak jak mówiłem wcześniej, nogi zostały w narożniku, nie? I tak już potem jak te nogi już mi zostały, już się nie ruszałem, to no to te ciosy już lądowałem. No na szczęście. Przede wszystkim, jak się nie ma tu psychiki, to nie ma co tutaj w ogóle podchodzić, bo to są gołe pięści. Tu każdy mówi, a cios może przeważyć po wszystkim. Trzeba wchodzić po swoje, jak zwierzęta z animalsa i łamać szczęki i nosy. No. Słuchaj, szczęki i nosy, ale tam trochę i MMA było na końcu, bo widziałem, znaczy na początku i później, przynajmniej dwa albo trzy upadki, pamiętasz? Jeden upadek był, pamiętam, się szczepiliśmy, no taki jest brudny boks, tam nie było MMA ani nic, tylko chwyciliśmy się w klinczu i po ciosie po prostu on się przewrócił i to wszystko, a nie biliśmy się gdzieś tam w tym, on raz jak go podłączyłem i dostał na głowę, to go troszeczkę nieczysto, jak już siedział, podniosłem go jeszcze hakiem i to mi sędzia zwrócił uwagę, to pamiętam. Kapu, czy zaskoczył siłą, czy zaskoczył cię tym, bo wiesz co, po pierwszym lockdownie wyglądało tak, jakbyś kontrolował sytuację, rozważał gdzieś różne opcje i zastanawiałem się, czym zaskoczysz rywala i gdzieś tam próbowałeś przynajmniej oddawać, bo jedna z wymian była epicka, no tak mogę powiedzieć. Chciałem też pokazać troszeczkę innego siebie, ze względu na to, że moje te walki, co okej, ja je wygrywałem, ale nikt ich nie pamięta, co z tego, że byłem, nie wiem, w top 10 Gromdy, teraz już spadłem na pewno, już nie będę w top 10, więc co z tego, że wygrywałem walki, jeżeli nikt tego nie pamiętał i były one dobre, ale tylko dobre dla mnie, bo ja bezpiecznie sobie to wygrywałem, a chciałem wreszcie pokazać troszkę więcej pazura, no i wyszło jak wyszło. No nie wiem, no oczywiście, że wierzyłem, gdybym nie wierzył w niego, to by nas tu nie było i po prostu Bartek to, co przez 3 miesiące, jakie założenie mieliśmy taktycznie, robił dokładnie to. Dokładnie tak, jakby ja bym miał pilota, jakbym sterował pilotem Bartka. Bartek to robił, ja tylko mu przypominałem, nie wiem, czy mnie słyszał, czy nie, ale całą taktykę, którą pracowaliśmy tak naprawdę od pierwszego dnia, od którego zaczęliśmy się przygotować z myślą o tej walce, od pierwszego dnia wpajałem mu taktykę odpowiednią. No i dokładnie dzisiaj to przyniosło sukces. Kim, jak wrażenia po pojedynku? Rywal padający kilka razy?
No jestem zaskoczony, że się podnosił tyle razy, nie? Szacunek dla niego. Już tu mówię któryś raz z kolei. I co no, pozytywnie wszystko, nie? Nie było takiego momentu zwątpienia, bo tak, jak Wańka wstańka, ja patrzę, ale wydawało mi się, że po pierwszym lockdownie on wszystko jeszcze kontroluje dość dokładnie. Słuchaj, to takie bomby padały, że no kurde, po pierwszym jeszcze mogę, ale już ten drugi cios, to powiem ci, gdzie padł, to myślałem, że się nie podniesie po tym, ale zaskoczył. Także ma charakter naprawdę, ma mega dobry, duży charakter i serducho do walki, nie chciał się poddać, ale co, siła wyższa wygrała, no i kurczę, on jest dobrym zawodnikiem, bardzo dobrym zawodnikiem technicznie i miał słabszy dzień po prostu, nie?